Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Jose Kante. W najbliższym czasie, gdy już okienko transferowe zostanie zamknięte, podsumuję dla Was okienko transferowe Legii Warszawa. Na początku Legia Warszawa była krytykowana, że nie robi transferów, że więcej zawodników odchodzi. Dużo zawodników odchodziło, ale to byli zawodnicy szerokiego składu, poza oczywiście Karbownikiem i z zawodników, którzy opuścili klub z Łazienkowskiej 3. Najbardziej szkoda mi właśnie Jose Kante i Antolicza, ale z drugiej strony Antolicz już powoli, kiedy Czesław Michniewicz zastąpił Aleksandra Wukowicza, grał zdecydowanie mniej, biorąc pod uwagę także to, że Śliż młody jest w coraz lepszej formie, Martins, i plus do tego, że Antolicz miał już swoje lata, był zawodnikiem po 30, a to, że także apanaże, jakie sobie życzył, były za drogie. No, ten zawodnik był ulubieńcem Aleksandra Wukowicza. Jak już Wukowicz został zwolniony, to już to nie był taki kluczowy zawodnik drużyny Czesława Michniewicza. Były trener Jagiellonii Białystok nie zaczynał Antolicza. Ale wracając właśnie, poza wykluczając właśnie Karbownika, którego Legia musiała sprzedać, żeby załatać budżet, najbardziej szkoda mi tego, że Jose Kante odchodzi. Jose Kante był kluczowym zawodnikiem drużyny Aleksandra Wukowicza, szczególnie w tym mistrzowskim sezonie, gdzie w lidze strzelił 10 goli. Pamiętacie ten jego hat-trick w spotkaniu z Wisłą Kraków, gdy Legia Warszawa wygrała 7-0 na Łazienkowskiej, a właśnie Jose Kante wtedy hat-tricka strzelił, póki nie doznał kontuzji pod koniec sezonu w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław. Te jego gole, asysty okazały się na wagę złota. I to właśnie jest największy sukces reprezentanta Gwinei, mistrzostwo z Legią Warszawa w 2020 roku. Ten napastnik, który posiada hiszpański paszport, w kadrze Legii rozegrał 59 spotkań, 19 goli przez 2,5 roku. Przez pewien czas był nawet wypożyczony do Ligi drugiej hiszpańskiej, ale to było za czasów José Pinto, który nie chciał Jose Kante. Jose Kante na polskich boiskach reprezentował kiedyś Górnika Zabrze, Wisłę Płock. W Ekstraklasie w 121 spotkaniach strzelił 31 goli. No, nie są to oszałamiające statystyki. Ten złoty okres przypada na ten czas, kiedy grał w Legii, kiedy trenerem był Aleksander Wukowicz. Ale gdy pojawił się na polskich boiskach w barwach Górnika Zabrze, widać było ten jego błysk, technikę, umiejętność do gry kombinacyjnej. Brakowało skuteczności goli. Później, gdy Jose Kante, ale dochodził do tych sytuacji, nie wykorzystywał ich. Potem, gdy przeniósł się do Wisły Płock, gdy trenerem zespołu z Płocka był Jerzy Brzęczek, Jose Kante zaczął strzelać gole. Między innymi w tamtym sezonie, za który były selekcjoner był chwalony, Wisła Płock wtedy niewiele zabrakło zespołowi z Płocka, żeby awansować do europejskich pucharów. Wisła Płock wtedy zajęła 5. miejsce, a Jose Kante był kluczowym zawodnikiem. I po tym świetnym sezonie Gwinejczyk z hiszpańskim paszportem trafił na Łazienkowską 3. Wtedy trenerem Legii był niejaki Klafuricz. Na początku, początek rundy miał dobry, pierwszy pół roku, do momentu, aż Jose Pinto się pojawił, gdy portugalski trener zaczął rządzić szatnią Legii. Tam była pewna między trenerem portugalskim a Gwinejczykiem wymiana zdań. No i często tak w życiu piłkarza bywa, że gdy z trenerem kilka zdań na treningu wymienisz, to w pewnym momencie trener uprzedza się do danego zawodnika i nie stawia, i dany piłkarz nie jest koncepcji. Wtedy Jose Kante wyjechał na pół, został wypożyczony do drugiej ligi hiszpańskiej. Potem, gdy Jose Pinto został zwolniony, a trenerem Legii został Aleksander Wukowicz, Kante dostał szansę i były zawodnik Wisły Płock wtedy wykorzystał tą szansę, był jednym z najlepszych strzelców i dał Legii gole, które zdobywał w Ekstraklasie. Przyczyniły się do tego, że
Legioniści w zeszłym roku, w 2020 roku, odzyskali po roku mistrzowski tytuł. 121 meczów i 31 bramek 30-letniego napastnika nie robi wrażenie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę 59 spotkań i 19 goli w barwach Legii, to już robi to wrażenie, tym bardziej, że to był taki napastnik, on nie był tylko takim lisem pola karnego, zawodnikiem, który strzela bramki, ale także był napastnikiem stworzonym do gry kombinacyjnej. Gdy Legia grała na dwóch napastników, potrafił on utrzymać tę piłkę dzięki temu, że miał warunki fizyczne powyżej 1,85 m. Potrafił zgrać tę piłkę, zagrać do pomocnika, do skrzydłowego, ruszyć i bardzo dobrze spełniał swoją rolę w barwach klubu z Łazienkowskiej 3. Już od początku tego startu rundy wiosennej było wiadomo, że Jose Kante będzie się powoli z Legią żegnał, ponieważ w tym czasie, gdy Czesław Michniewicz przejął Legię Warszawa, Kante w początkowej fazie grał. Niestety przyplątała mu się kontuzja, a później przez resztę rundy się leczył. Petkart zaczął strzelać gol za golem. Czeski napastnik ze swojej roli się wywiązywał. Tym drugim napastnikiem był Lopez, który co prawda dużo goli nie strzelał, ale to był taki, jest to typ napastnika, portugalski napastnik, który wchodzi, tą piłkę przytrzyma, zgra, bardzo dużo haruje w defensywie. Był jeszcze młody Rosołek, który został wypożyczony do Arki Gdynia. I po zimą, ponieważ Kante kontrakt się kończył za pół roku, który teraz obecnie został rozwiązany za porozumieniem stron, Czesław Michniewicz, trener Legii, no po prostu zimą, kiedy zaczynało się zgrupowanie Legii, stwierdził, że no, Jose Kante nie widzi w dalszej przyszłości, żeby stawiać na tego zawodnika. I wtedy Kante miał odejść do Ligi Chińskiej. Legia pojechała na zgrupowanie do Dubaju. Niestety ten transfer do Ligi Chińskiej nie wypalił. Kante doznał kontuzji. Teraz przez resztę czasu już trenował z rezerwami. W tym momencie, gdy Rosołek został wypożyczony do Arki Gdynia, Legia została z dwoma napastnikami, no bo nawet trzema, bo Petkart, Lopez, plus do tego młody, utalentowany Kostosz, junior, też także utalentowany napastnik młody, Szymon Włodarczyk. I już było wiadome, że gdy Kante, wtedy ten transfer mu nie wypalił, będzie pewnie z Legii odejdzie, bo już nie był w planach Czesława Michniewicza. I także biorąc pod uwagę, że pod koniec tego okienka transferowego, które gdy już się zakończy, podsumuje te transfery Legii, no Legia już zdążyła zakontraktować Uzbeka, napastnika reprezentacji Uzbekistanu, który strzelał w zeszłym sezonie dużo goli w lidze białoruskiej. Także albańskiego napastnika, który może grać jako skrzydłowy lub napastnik, a także z Dynamo Kijów wypożyczyła obrońcę i napastnika. W związku z tym no, jest dwóch nowych napastników się pojawiło. Biorąc pod uwagę do tego, że jest Lopez, Petkart, czterech, w tym, że ci napastnicy mogą grać także jako skrzydłowi, jest duża rywalizacja i było wiadome, że dla Jose Kante nie ma miejsca. Zawodnik z Gwinei najprawdopodobniej teraz, pewnie, tak mi się wydaje, jeszcze nie wiadomo, gdzie wyląduje, ale pewnie w Chinach podpisze kontrakt. No najbardziej mi jego szkoda, bo gdyby nie kontuzje, które prześladowały go na początku tego sezonu, to myślę, że mógłby dalej spokojnie grać w barwach Legii i strzelać gole, bo miał wysoki potencjał. Ta przygoda Jose Kante z Legią Warszawa no też nie fajnie się kończyła, bo w zeszłym sezonie też pamiętacie, jak Jose Kante w meczu ze Śląskiem Wrocław zaryzykował, zdecydował się grać mimo kontuzji. Grał, doznał kontuzji, nie ukończył spotkania ze Śląskiem Wrocław, które zresztą Legia wygrała. Wtedy jeszcze w barwach śląskiego klubu na skrzydle rządził Płacheta, który dziś gra w Championship w klubie z Norwich.
City i wtedy Jose Kante wkurzony, no, doznał kontuzji, odnowiła mu się Legia, wtedy jeszcze nie była pewna mistrzostwa, o które walczyła, które w późniejszym czasie wywalczyła. Jose Kante doznaje na początku, pod koniec pierwszej połowy kontuzji, schodzi z murawy i później właśnie kamery Canal Plus zarejestrowały, jak ściąga koszulkę Legii, rzuca i później ją kopie. No i miał niestety tego pecha, kibice to zobaczyli, później przez to podpadł kibicom, a Jose Kante był takim zawodnikiem, który dawał z siebie wszystko, strzelał dużo goli, grał, nie pomyślał. Ja jako kibic wybaczyłem mu, tak się zdarza. No, piłkarze powinni się w takich sytuacjach inaczej zachowywać. Takie mamy czasy. Najprawdopodobniej pewnie nie jeden piłkarz z lat 90., 2000 mógł też postąpić tak, bo gdy schodzisz z boiska, doznajesz kontuzji, to też są emocje. I w pewnym momencie, no tu nie pomyślał napastnik z Gwinei, powinien wtedy kopnąć butelkę wody, nawet kopnąć w drzwi, trzasnąć w coś, pięścią uderzyć w ścianę, no wszystkie, cokolwiek rzucić, wyładować emocje, ale nie rzucać koszulką, bo pewnie, tak domniałam, że pewnie w latach 90. czy 2000, kiedy kamery za piłkarzami nie podążały, w szatni nie było operatorzy, kamer, dziennikarze za piłkarzem nie podążali. Pewnie nie jeden piłkarz coś takiego zrobił, tylko to po prostu nie wychodziło na światło dzienne. No już od tego momentu już Jose Kante podpadł trochę kibicom. No i dalsza ta runda jesienna nie była w jego wykonaniu najlepsza. W tym sezonie zdążył w lidze rozegrać 4 mecze. Zagrał w 268 minut. W lidze Ekstraklasie w tym sezonie w rundzie jesiennej nie strzelił gola, strzelił tylko jednego gola w eliminacjach do Ligi Mistrzów. No ja jako fan polskiej Ekstraklasy żałuję, że Jose Kante odchodzi z Legii Warszawa i nie zobaczymy go na polskich boiskach. Będę go pamiętał szczególnie z tego mistrzowskiego sezonu, gdzie był kluczowym zawodnikiem Legii, umiał grać kombinacyjnie, a nie tylko potrafił gola strzelić, ale potrafił z tym drugim snajperem współpracować, czy przyjąć tą piłkę, zgrać do drugiego. No, był to napastnik nietuzinkowy. Oby więcej takich zawodników polskiej ekstraklasie. Mam nadzieję, że jeśli wyląduje w lidze chińskiej, to uda mu się podbić tą ligę. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie o subach, o dzwoneczkach. Napiszcie w komentarzach, czy będziecie tęsknić za Jose Kante. Niewykluczone, że może jeszcze kiedyś wróci do polskiej ekstraklasy, bo wiele razy tak w historii polskiej ligi bywało, że zawodnicy, którzy odchodzili z polskiej ligi, żeby podbić inne zagraniczne ligi, potem wracali. Tutaj mam na myśli oczywiście obcokrajowców. W najbliższym czasie dla Was przeanalizuję wtorkowe mecze Champions League, potem środowe, a jak się już okienko transferowe zakończy, to pojawi się podsumowanie, moja opinia, wyrażę, co sądzę o transferach Legii, o wzmocnieniach z wschodu, a także co sądzę o tym zawodniku z Ligi Białoruskiej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, hej!